Dziękujemy. Zatem czas na następnych, bardzo ważnych naszych dzisiejszych gości, bo na drugim przeglądzie oczywiście musi być też, muszą być też jurorzy. Ja tylko tak szybciutko jeszcze, zanim przedstawię naszych wspaniałych jurorów, tak w skrócie przekażę Państwu plan, według którego będziemy się tutaj za chwilkę trzymać. W pierwszej części przeglądu wystąpi 8 zespołów, później nastąpi malutka przerwa, której to wystąpią dzieci z ludowego zespołu Lipkowianka. W drugiej części 6 kapel zaprezentuje swoje możliwości. Znowuż króciutka przerwa i w tej krótkiej przerwie występ zespołu Rozśpiewana Ferajna. W trzeciej części przeglądu kolejna 8 zespołów ludowych. No i później oczywiście w przerwie dla jurorów, którzy będą oceniać te wszystkie występy, koncert zespołu cygańskiego Bogdan Trojanek i Terne Roma. No, oczywiście mniej więcej o godzinie 18 rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Dodam jeszcze tylko, zanim zaproszę pierwszy zespół, że fundatorem pierwszej nagrody jest Ośrodek Kultury i Rekreacji Dom Kultury w Niesułkowie oraz Urząd Miasta Strykowie. Poprosimy o brawa. Drugą nagrodę Ośrodek Kultury i Rekreacji Dom Kultury w Niesułkowie i Starostwo Powiatowe w Zgierzu ufundowały. Duże brawa. Trzecie miejsce i wyróżnienia ufundował Ośrodek Kultury i Rekreacji Dom Kultury w Niesułkowie. Duże brawa. No i czas na naszych jurorów. Mamy dzisiaj wspaniałą trójkę. Wspaniała trójka. Zaczniemy od pani Katarzyny Zając-Caban. Przywitajmy dużymi brawami panią Kasię. Tak szybciutko, w skrócie, tylko przybliżę Państwu postać pani Kasi. Pani Katarzyna Zając-Caban, studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej w Łodzi. Ukończyła w 2006 roku, uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów. Tuż po studiach zadebiutowała na deskach Teatru Wielkiego. W 2006 roku rozpoczęła także współpracę z Katedrą Kameralistyki Akademii Muzycznej w Łodzi, biorąc udział w sesjach naukowo-artystycznych, koncertach z wybitnymi kameralistami oraz w recitalach dyplomowych i egzaminach studentów. W 2008 roku podjęła współpracę z Teatrem Muzycznym w Lublinie oraz niemieckim teatrem w Bremen, w którym regularnie bierze udział w koncertach operowych i operetkowych. Współpraca z impresaryjnym teatrem Schwerin w Niemczech zaowocowała partią Kary w operze Verdiego Moc Przeznaczenia w 2010 roku. Od 2009 roku jest pedagogiem w Szkole Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego. Obecnie pełni funkcję kierownika wydziału. Od 2025 roku współpracuje jako solistka z Fundacją Awangard, która jest organizatorem Mazurskiego Festiwalu Operowego Belcanto. A prywatnie pani Kasia jest wspaniałą żoną wokalisty, świetnego wokalisty zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Pani Katarzyna Zając-Caban. Pan Łukasz Skonieczny. Duże brawa poprosimy. Pan Łukasz z muzyką związany jest od dzieciństwa poprzez tradycję rodzinną i zamiłowanie zaszczepione przez tatę. Absolwent Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku jazz i muzyka estradowa w specjalności fortepian. Od 2003 roku związany z zespołem tańca ludowego Harnam, jako akompaniator i aranżer, w latach 2018-20 kierownik zespołu, a obecnie koordynator muzyczny zespołu. Od 2010 roku nauczyciel, akompaniator w ogólnokształcącej szkole baletowej w Łodzi. Współpracuje również z zespołem baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, podejmując szereg inicjatyw muzycznych, stworzył między innymi muzykę do widowiska Obrzędy Wiosenne, wystawionego w Filharmonii Łódzkiej przez zespół Harnam, muzykę do pierwszej edycji międzynarodowego projektu baletowego Młody Duch Tańca oraz wirtualnego projektu baletowego Odrodzenie, realizowanego przez Teatr Wielki w Łodzi. No cóż, odznaczony w 2019 roku nagrodą indywidualną dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Pan Łukasz Skonieczny.
I trzeci nasz juror, pan Andrzej Ceglarek. Panie Andrzeju, pozwoli pan, że ja wymienię kilka sukcesów, które tutaj widzę na tej liście. Trzecie miejsce w 50. Brawa dla pana Andrzeja Ceglarka. Trzecie miejsce w 56. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal. Drugie miejsce w 3. Międzynarodowym Festiwalu Akordeonowym w Mons w Belgii. Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wilnie. I to jest, ta lista jest bardzo długa. Pozwoli panie Andrzeju, pan, że powiem jeszcze coś więcej prywatnie. Niezwykła osobowość, bo jesteśmy kolegami ze studiów. I to jest postać, która, słuchajcie, od samego początku, jak spotkaliśmy się, że tak powiem, na tych studiach, to jest osoba, która no pisze, że tak powiem, historię muzyki akordeonowej. Akademia Muzyczna w Łodzi, ukończył właśnie w klasie akordeonu, urodzony w Kaliszu, po studiach związał się ze swoim miastem studenckim, czyli z Łodzią, koncertuje jako solista i kameralista, po studiach jako akordeonista w zespole Anadewka B, pomysłodawca i założyciel zespołu Goman Trio, organizator edukacji artystycznej dla dzieci i młodzieży. No i cóż jeszcze, panie Andrzeju, współpomysłodawca Festiwalu Wyższych Szkół Artystycznych, organizator Festiwalu Sportowców, Zielonej Szkoły Seniora, a obecnie organizator obozu Active Lords, obrońca języka polskiego, polskiej tradycji oraz historii, profesjonalizm, wiedza, nietuzinkowy charakter. Andrzej Ceglarek. Mamy wspaniałych jurorów i teraz zapraszam wspaniałe oczywiście zespoły. Już teraz scena należy tylko i wyłącznie do was. Umawiamy się tak, że ja troszeczkę kilka słów o każdym zespole będę mówił. Natomiast wy w tym czasie już poproszę, żebyście zajmowali miejsce na scenie.